Daniel Gorczyński, Wiadomości Sportowe, witam Państwa. W meczu 19 kolejki trzeciej ligi Naprzód Jędrzejów zremisował z drugim w tabeli Hutnikiem Kraków 1-1. Wspaniała pogoda i atrakcyjność rywala sprawiła, iż na stadion przybyło około 1000 osób, wśród nich dostojni goście, władze regionalne, burmistrz miasta oraz poseł Waldemar Pawlak. W 23 minucie błąd zawodników Hutnika wykorzystał Mateusz Fryc i po minięciu Brzeziny ucieszył jędrzejowską widownię. Po golu Naprzód powinien iść za ciosem, a podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego zaczęli się bronić. W 44 minucie świetną interwencją popisał się Robert Jankowski. Bramkarz na przodu dostał piłką w twarz, a mimo to obronił bardzo mocny strzał piłkarza gości. Wynikiem 1-0 dla Naprzodu zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron pierwsza akcja Hutnika zakończyła się golem na 1-1. Była to 48 minuta, a gola strzelił Gil. Wynik nie uległ zmianie i Naprzód zremisował z Hutnikiem Kraków, choć trzeba przyznać, że miał szansę na zwycięstwo. Do końca! Proszę mi powiedzieć, jak ocenia Pan dzisiaj grę swoich podopiecznych? No na pewno ten mecz kosztował nas dużo zdrowia. Przyjechał Hutnik, który no na pewno aspiruje do awansu. Myślę, że to jest drużyna, która powinna wygrać tą ligę. Ustawiliśmy się troszkę inaczej niż zwykle, to znaczy troszeczkę bardziej defensywnie zmieniliśmy ustawienie na 4-5-1. I w zasadzie, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to wyglądało to dobrze, bo niespecjalnie dopuszczaliśmy Hutnika pod nasze pole karne. Mieli swoje sytuacje, no to zbyt dobry zespół, żeby praktycznie grać bez sytuacji. Natomiast potrafiliśmy wyjść z nich obronną ręką. Do tego no, udało się ich skontrować i 1-0. Po przerwie szkoda tej bramki, bo to padła z niczego tak naprawdę. To nie była jakaś tam klarowna sytuacja, tylko nieporozumienie w linii obrony. Wydaje mi się, że Robert Jankowski niepotrzebnie wychodził wysoko tam do tej piłki. No i zaczęło być coraz trudniej, bo Hutnika remis tutaj nie zadawalał, więc przycisnęli.
Na szczęście udało się to dograć do końca. W zasadzie jakichś tam super klarownych sytuacji nie mieli. Mieli więcej piłki przy sobie, natomiast setek nie mieli. No, my też w zasadzie już w drugiej połowie nie stworzyliśmy jakiejś stuprocentowej sytuacji, ale zostawiliśmy się naprawdę dużo zdrowia i myślę, że kibicom ten mecz mógł się podobać. Publiczność bardzo żywioło reagowała na sędziego. Jak się pan odniesie do tego? Nie, bardzo dobre sędziowanie. To wiadomo, że są emocje, to są momenty, gdzie no naturalnym jest, że sędzia podejmuje decyzję w ułamku sekundy, a wiadomo, że kibic miejscowej drużyny będzie reagował zupełnie inaczej, jeżeli to jest przeciwko jego drużynie. Natomiast nie mam najmniejszych uwag do sędziowania. Bardzo dobre sędziowanie, sporne sytuacje z wyczuciem gwizdane, także tutaj wiadomo, w trakcie meczu to różne gdzieś tam słowa padają, natomiast tak jak się spokojnie na chłodno przeanalizuje, to żadnych uwag, bardzo dobre sędziowanie. Jak podobała się panu dzisiaj gra swoich podopiecznych? Co do gry, nie mam żadnych pretensji. Graliśmy tak, jak chcieliśmy grać, narzuciliśmy swój sposób gry. Graliśmy praktycznie większość meczu na połowie Jędrzejowa. No niestety, jak się nie wykorzystuje w pierwszej połowie tylu sytuacji, no to praktycznie remisuje się mecz i niestety ten remis jest dla nas porażką, bo niestety no, mamy jeden punkt, a powinniśmy mieć bez problemu tutaj 3 punkty. Super, dziękuję bardzo.